Jestem niepełnosprawnym raperem z małej miejscowości Starnowa Opolskiego, tu zostaną moje kości. W moim życiu liczą się tylko dwie pasje: sport i muzyka. I z tym pierwszym na zawsze, mimo niepełnosprawności, marzenia się spełniają. Chciałem zagrać w meczu i to mi się udało. 2014 mecz w lidze okręgowej, GKS Piomar, dla nich wielka piona. Teraz ciągle tam pomagam ze swoimi ludźmi, ganam w klubie GKS Piomar, dla nich piona. Jakiś czas temu, jak chodziłem do szkoły, chociaż nie byłem pilnym uczniem, ale dałem radę. Od zawsze mogę liczyć na przyjaciół i rodzinę, z którymi dobrze spędzam czas i czas inaczej płynie. Jeśli chodzi o muzykę, w moim sercu ciągle gra. Nieważne czy na samplach, czy to jest orkiestra. W pracy nieźle sobie radzę, mimo nieporozumień. Chcę ogarniać jak szef, z roku na rok więcej umiem. Mam z ludźmi dobry kontakt, a jak myślą o mnie źle, to nie poddaję się, bo mam twardy charakter. Mamo, kocham cię za to, jakim człowiekiem dzięki tobie staję się. Chociaż są sytuacje, w których się różnimy, to każdy z nas wie, że pewne rzeczy się nie dzieją bez przyczyny. Kiedy idę przez Opole i mnie czasem ktoś zaczepi, zapyta o godzinę, swoje oczy we mnie wlepi. Odpowiadam im, oni po cichutku się śmieją, bo mnie nie rozumieją. I choć nogi się chwieją, to ja równo mam pod czapką. Równo mam pod czapką i uraczę cię gadką o tym, że każdy dziś coś ma. Jeden ma nadwagę, ktoś inny jest za chudy, jeszcze inny ktoś nie odpuści nigdy wody. Paranoja, schizofrenia, choroba dwubiegunowa, depresja, nadciśnienie i lecę od nowa. I lecę od nowa, i lecę od nowa. Tak, sprawdź to brat, to sprawdź to brat. Równo mam pod czapką i uraczę cię gadką o tym, że każdy dziś coś ma. Jeden ma nadwagę, ktoś inny jest za chudy, jeszcze inny ktoś nie odpuści nigdy wody. Paranoja, schizofrenia, choroba dwubiegunowa, depresja, nadciśnienie, trądzik, krwa kuszowa, cukrzyca, stwardnienie, choroba wieńcowa. Narkotesty. Jeden chuj, pierdolić uprzedzenia, każdy człowiek jest swój, wszystkich nosi matka ziemia. Możesz być pierdolnięty, możesz mieć za krótką nogę, możesz być głuchoniemy lub zamykać drzwi ogonem. Rozwiązuj problemy, nie dokładaj innym trosk, a jak czegoś nie rozumiesz, to mów o tym wprost. Przecież każdy dziś coś ma, powiedz co wylosowałeś, niezbyt łatwa jest ta gra. Czy reguły zrozumiałeś? Mam nadzieję, że tak. Podnieś do góry głowę, uwierz w siebie, patrz do przodu, powiedz głośno, ja też mogę. Nie oceniaj innych, nie zna przecież ich historii, pokonuj własną słabość, żeby stanąć w glorii. Z głową do góry, z pewnością na twarzy, każdy niech robi swoje i niech każdy się odważy. Mój kawałek dedykuję wszystkim osobom niepełnosprawnym i tym, którzy mają jakieś kłopoty.